Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam wszystkich drogich słuchaczy Bożego Słowa w tym pięknym czasie Adwentu, czasu oczekiwania. Jak mówiliśmy sobie w zeszłą niedzielę, czuwać to znaczy nie spać. Mamy czekać na kogoś bardzo ważnego, na naszego Zbawiciela. Jak się mamy przygotować? Kto nas ma przygotować? O tym posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii świętego Marka. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do Niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzin, by się schylić i rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Kochani, już wiemy, kto ma nas przygotować na przyjście Zbawiciela. W zeszłą niedzielę mówiliśmy sobie o Maryi, do której przyszedł anioł, zwiastował jej radosną wieść, że porodzi Bożego Syna. I oto drugi bohater Adwentu, Jan Chrzciciel. Kochani, krewny Pana Jezusa. Wiemy dobrze, że gdy Maryja po zwiastowaniu udała się w góry do krewnej swojej Elżbiety, do miejscowości Ein Karim, to Elżbieta też nosiła już pod sercem dziecię. Tym dzieciątkiem był, jak dobrze wiemy, Jan Chrzciciel. Dlatego scena spotkania czterech osób. Maryja, Elżbieta, Jezus i Jan. I ten jego krewny Jan wcześniej rozpoczyna swoją działalność, aby przygotować świat, przygotować ludzi na przyjście Zbawiciela. Jak sam mówił Jan: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie mocniejszy, któremu ja nie jestem godzien rozwiązać sandałów. Ja tylko mam przygotować. I jak się żywił, bardzo skromnie, miód leśny, szarańcza, kto by to dzisiaj jadł? Okrywał się sierścią wielbłądzią, bardzo skromnie. Niektórzy uważali go za wariata, za nawiedzonego, żył gdzieś na pustyni. Ktoś, kto żyje na pustyni i je szarańcze, to chyba ktoś nienormalny. Ale on już wtedy pościł. Bo najlepszym przygotowaniem do czegoś ważnego jest post. On pościł za siebie, za innych. Potem głosił to, co ma przyjść. Kto ma nadejść. I chrzcił. Przede wszystkim chrzcił. Ludzie przy tym wyznawali swoje grzechy. On ich błogosławił. I kochani, właśnie, wyznawali swoje grzechy. Przy chrzcie świętym. My wiemy dobrze, że dziś chrzcimy małe dzieci, które jeszcze nie mają grzechu, oprócz tego grzechu pierworodnego. Ale my jako dorośli nie możemy się chrzcić co chwilę. Chrzest jest raz w życiu. Pierwszy, najważniejszy sakrament na całe życie. Nie ma powtórek chrztu świętego. Jak to niektórzy czynią, gdzieś tam się chrzczą po raz drugi. Nie ma czegoś takiego. Chrzest jest jeden. I kochani, ale mamy inny sakrament. Sakrament pokuty pojednania, sakrament spowiedzi, gdzie możemy iść, wyznać swoje grzechy. Kochani, tam oczyszczamy swoje serce, swoją duszę z tych grzechów. Przygotowujemy się nie tylko zewnętrznie, ale wewnętrznie. Dlatego, siostro i bracie, nie odkładaj na koniec Adwentu tego przygotowania, tej spowiedzi. Ktoś powie sobie: a jeszcze mam czas, przecież to jeszcze jest cały Adwent. Kochani, dziś już druga niedziela Adwentu. Czas bliski. Chrystus już puka do drzwi. Już chcesz Go przyjąć. Ale jak Go chcesz przyjąć? Jakie jest Twoje serce?
czy czyste, czy jesteś w stanie przyjąć Zbawiciela, nie tylko przez piękną dekorację domu, mieszkania, ale Chrystus chce wejść do twojego serca. Więc siostro i bracie, nie odkładaj tego na koniec, na później, bo jeszcze mam czas. Jan Chrzciciel wołał, głosił, nawracajcie się, bo idzie potężniejszy ode mnie. I ten potężny idzie, siostro i bracie. Nie zwlekaj, przygotuj się, czuwaj, trwaj, bądź gotowy. Amen. Szczęść wam Boże, radosnej, błogosławionej niedzieli.